już wobec narodu wybranego, Pan Bóg oczekiwał, że kto tylko może, przynajmniej 3 razy do roku przybędzie do Jerozolimy na pierwsze Szkolę Święto. Z jednej strony było to najpierw wiosenne święto Paschy połączone z przaśnikami, później 50 dni po tym, 50 dni. Wreszcie na jesień, jeszcze święto namiotów. Więc każdy, kto nie był przeszkodzony, a mieszkał niedaleko, czyli w Palestynie, był zobowiązany pielgrzymować na to wielkie zgromadzenie Bożego do Jerozolimy, by tam uczestniczyć w kulcie świętym, by tam uczcić Boga. Jerozolima wtedy pękała w szwach, właściwie to nawet poszerzano granice miasta, aby pielgrzymi, którzy wielokrotnie powiększali ilość mieszkańców, mogli właśnie zmieścić się w granicach świętego miasta. Otóż w jednym świętem, a właśnie można powiedzieć bardzo istotnym, ważnym, jak święto pierwszym godem, święto pięćdziesiątnicy. Później wczesny chrześcijan też widzimy pielgrzymujących do Jerozolimy się Paweł Apostoł na przykład z jednej ze swoich wyprawy mistycznej chce zdążyć do Jerozolimy na święto pięćdziesiątnicy. Ale przecież wcześniej, pewno w roku 30, najprawdopodobniej, pięćdziesiątnica była dla ówczesnej Jerozolimy wydarzeniem wyjątkowym. Nie tylko, że wielu pielgrzymów zewsząd, z licznych narodów pod słońcem, jak powie święty Łukasz, wielu Żydów mieszkających w diasporze, czy w rozproszeniu, czy to w północnej Afryce, czy to w Azji Mniejszej, czy jeszcze gdzieś dalej, bardziej na zachód, czy też na wschód. Pielgrzymowali, przybyli licznie, by czcić Boga. Przede wszystkim to święto, które było pamiątką zawarcia przymierza pod Synajem. Ale opodal, bo właśnie w wieczorniku na Sionie chrześcijańskim, opodal wzgórza świątynnego, zgromadzili się w sali na górze według polecenia Pana Jezusa i Jego uczniowie. W liczbie około 120 była też tam Matka Jezusa, było 12 apostołów, z tym 12 Maciejem, uzupełnionym w miejsce zdrajcy Judasza. Mieli oni jedno myśl, na jednym miejscu czuwać, modlić się, oczekiwać na obietnicę Ojca. Jezus zapowiadał, precyzował, czym będzie na obietnicę Ojca. Duch Święty, czekajcie na to przyobleczenie mocą z niebios. Gdy Duch Święty stąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami właśnie mocą Ducha Świętego przyobiecanego przez Ojca. My w chrześcijaństwie już od wielu stuleci czcimy to wydarzenie, wspominamy, celebrujemy jako pamiątkę, która nam nie tylko przywołuje tę treść, przywołuje misterium wspominane właśnie każdego roku w takich obchodach przez czytane teksty Pisma Świętego, przez rozpamiętywanie o tym, co się wtedy wydarzyło. Ale przybywamy, by świętować, celebrować w ten sposób, by się zanurzyć w tej tajemnicy, w liturgii uobecnionej. Liturgia święta tak została przez Pana Boga pomyślana, by właśnie uczestnicy liturgicznych zgromadzeń, gromadząc się w imieniu Pana, mieli bezpośredni kontakt z tą tajemnicą uobecnianą, z tym zbawieniem, z tym darem.
wystawił Kościołowi sakramentem świętym. Sam Jezus mówił, że gdy gromadzimy się w Jego, On jest pośród nas. On obecny ze swoim misterium, zatem krok zgromadzenia Kościoła Ludu Bożego w imię Chrystusa. Wiążą się z tą gwarancją Pana, że On na pewno jest pośród nas, bo w Jego imię się gromadzimy. On jest obecny z tą swoją tajemnicą zbawienia, której chce nam udzielać na różny sposób. Wszystko po to, abyśmy mogli w tej granicy się zadłużyć, by Bóg mógł nas tym swoim zbawieniem ugarnąć, napełnić swoimi darami, dokonać w nas wewnętrznej przemiany. Lud wybrany w czasach Starego Testamentu celebrował te święta, te już wspomniane trzy, choćby doroczne święta wieczórkowe, jak i kilka innych, w trakcie których wspominało między innymi wydarzenia sprawcze z historii. Pan Bóg, w którego my wierzymy, Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Boży Syn Jezus Chrystus, który będąc Bożym Synem stał się prawdziwym człowiekiem, i Duch Święty, trzecia osoba boska, Duch Ojca i Syna, Duch jednoczący Ojca i Syna, uosobiona miłość Ojca i Syna, wzajemna miłość. Trójca Święta działa wobec ludzi, których stworzył Bóg w historii. W tej historii, która gdzieś się tam zaczęła. Zaczęła się w tym momencie, kiedy Bóg rzekł i wszystko się stało, co On chciał, by stało się. Pan Bóg stworzył wszystko z niczego, mocą swej władzy, mocy stwórczej, mocą swego słowa. Powołał wszystko do istnienia, my dzięki temu jesteśmy, dzięki temu żyjemy, dzięki temu istnieje ten świat, wszechświat. A Pan Bóg stworzył ten świat wraz z nami jako istniejący w czasie, zmieniający się. A więc świat, który ma swoją historię, mija chwila za chwilą. W tych mijających czasach, chwilach coś się dokonuje, coś się dzieje. Dokonują się pewne przemiany, rozwija się pewne życie. A my w tym wszystkim, jako istoty wolne, mamy podejmować konkretne decyzje, podejmować mocą tych decyzji też konkretne działania. Jesteśmy zaproszeni, żeby uczestniczyć w historii, w tym upływie czasu, w ramach którego dokonuje się przemiana i nas, i całego świata. Bóg zechciał powołać się z tego istnienia, aby no i świat, a szczególnie człowiek, podjął boskie dzieło stwórcze, bo Pan Bóg stworzył ten świat w taki ciekawy sposób, jakby go trochę nie dokończył. I powołał człowieka, żeby człowiek współtworzył, mówi, czynić się sobie siebie poddało. Pan Bóg zaprasza nas samych do współtworzenia siebie. My mówimy o człowieku, że człowiek jest taka istota, która ciągle jest w stanie stawania się. Czyli ja sam siebie tworzę, podejmuję decyzję. Ja się mogę przemieniać, przekształcać, mogę nad sobą pracować, mogę siebie uświęcić, ale mogę też stać się jeszcze gorszym grzesznikiem, człowiekiem przewrotnym, najgorszym zbrodniarzem. Nie zależy ode mnie, ja mam wolną wolę i mogę współpracować z Bogiem albo wręcz sprzeciwić się Bogu, dobrym dziełom Bożym i działać na swoją służbę. Otóż cała ta rzeczywistość zmieniająca się w historii, w której uczestniczymy, jest dziełem Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego. Boga jednego w Trójcy Świętej, która istnieje odwiecznie, wiecznie szczęśliwa. Ale jak
sam Pan zechciał nam objawić. Bóg w Trójcy Świętej, chociaż na zewnątrz zawsze działa w jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego, to jednak każda z osób boskich działa w tym zbawczym, a wcześniej stwórczym dziele Pana Boga na swój bardzo specyficzny sposób. Ojciec jest źródłem wszelkiego życia, istnienia, od niego wszystko pochodzi, on odwiecznie rodzi Syna. Syn jest odpowiedzią Ojcu na Jego miłość. Syn oddaje się Ojcu w miłości. Duch Święty jest tym wspólnym tchnieniem miłości, tą miłością jednoczącą Ojca i Syna. Duch Święty jest tym pomostem łączącym Ojca i Syna. Ale to pomoc Duch Święty jest też tym, który przenika głębokościowe całe do właściwości Ducha Świętego. Należy łączyć przez to właśnie przenikanie. Dlatego Duch Święty umożliwia dialog, umożliwia wymianę, umożliwia wzajemne oddarowanie się. Ojciec oddaruje Syna, Syn oddaje się dialogu miłości Ojcu. Ale nie tylko. Bo ten Bóg odwiecznie szczęśliwy zechciał w którymś momencie stworzyć także istoty, stworzyć coś, co nie jest Bogiem. Powołać do istnienia byty, które nigdy nie istniały. Chciał uczynić coś z niczego, dlatego że Bóg jako pełen życia, pełna istnienia, chce się rozlewać, chce się dawać. Dlatego Bóg zechciał i nas stworzyć i stworzyć dla nas ten świat, w którym istnieje. Stworzył nas z niczego, nas, którzy nie jesteśmy Bogami, ale stworzył i powołuje nas do tego, abyśmy mieli udział w Jego boskiej szczęśliwości. Otóż to dzieło stwórcze Boga jest dziełem, w którym Bóg się udziela. To działanie Pana Boga na zewnątrz Trójcy Świętej jest też działaniem, w którym, jak świadczy o tym Pismo Święte od samego początku, szczególną rolę odgrywa Boży Duch, trzecia osoba Boska. Co prawda w Starym Testamencie zaledwie jest przygotowanie objawienia osoby Ducha Świętego, ale mówi się o Bożym Duchu, o boskim tchnieniu pełnym mocy, który już uczestniczy w dziele stworzenia. Bywamy w stronie niebo i ziemi, Ty właśnie uczynił i ten lot, wody, sklepienie, Boży Duch unosi się nad wodami. Ten boski Duch posyłany, przejawia swoją moc stwórczą. Czyli Bóg, dając ducha, chce stwarzać. Duch jest wzajemnym darem Ojca i Syna. Bóg chce obdarowywać. Duch Święty jest miłością, a miłość polega na dawaniu. Więc Bóg chce dawać, dając ducha, Bóg stwarza, daje życie. Taka jest właściwość działania Boga względem nas, szczególnie przez boskiego ducha. Ale ten boski duch, jak powiedzieliśmy, ma też tę właściwość, szczególną przenikania wszystkiego. I dlatego objawienie Boże Pismo Święte nam pokazuje, że od początku całej historii świata ludzkości Boży, który jest stworzycielem, tak jak w hymnie śpiewamy, bo stworzyciel uczyć. Jest trzecią osobą boską Boga stwórcy i jest twórczy. Ten boski duch przenika to wszystko, co stworzone i powstrzymuje swoim boskim stwórczym tchnieniem w istnieniu. Dzisiaj śpiewamy w psalmie, właśnie kantorka psalmista śpiewała, że jak ma
odsyła Pan na moment przyczarnia. No właśnie. Żeby cokolwiek mogło istnieć, musi być podtrzymywane przez boskie tchnienie, przez Bożego Ducha. Bez tego byśmy w jednym momencie przestali istnieć. Bóg w języku, czytamy w Starym Testamencie, już nieustannie tchnie, posyła Ducha, posyła Ducha i Słowo. Możemy zauważyć w świętej historii pewną równoległość boskiego przemawiania. Bóg posyła Słowo, które też jest twórcze pewne mocy i ono równolegle działa razem z tchnieniem boskim. Bóg mówi i tchnie. I w ten sposób działa w historii świętej. Stary Testament świadczy o tym, że właśnie historia choćby narodu wybranego, a później powiemy historia całej ludzkości, jest jakoś pod okiem Bożej opatrzności i Pan Bóg cudownie w tej historii świata ludzkości działa. Także cała ta nasza historia, która się gdzieś tam zaczęła u początku, w momencie stworzenia człowieka, i która się zakończy istnieniem tutaj na ziemi ostatniego człowieka. Ta historia jest przepiękna działania boskiego Ducha. Gdy nastąpił dzień Pięćdziesiątnicy, gdy Kościół został nagrodziony Duchem Świętym i wyszedł z Pieczęcia, to Kościół doświadcza tego, że ten sam boski Duch teraz już dalej jeszcze odejrzyj, wylane obficie do serc wierzących, jest nadal tym duchem, który napędza historię. W dziejach apostolskich czytamy, że właściwie Duch Święty działa wręcz jakby reżyser wydarzeń w historii świętej, w historii Kościoła. Możemy obserwować to, jak w wielu wypadkach boski Duch pochwyci jakiegoś apostoła. On wcześniej przygotowuje adresatów ewangelizacji. Ten Boży Duch zdaje się nad wszystkim panować. I jeżeli apostołowie mogą kogokolwiek zewangelizować, doprowadzić do wiary w Chrystusa, to właśnie dlatego, że gdzieś już wcześniej w tych różnych ludziach w apostołach działa boski Duch, który tak działa, że doprowadza do cudownego zbawczego spotkania ewangelizacyjnego adresatem Ewangelii apostołów. On też współdziała z apostołami, potwierdzając znakami prawdziwość głoszonego słowa. Ci apostolcy, gdybyśmy tak głębiej przeczytali, uważnie zauważylibyśmy, że właściwie całe zdaje się opowiadać o tym, jak Duch Święty kieruje historią, misją Kościoła w świecie. No ale mógłby ktoś powiedzieć, że skoro mówimy, że Duch Boski, który jest dobry, jest miłością, który podtrzymuje wszystko w istnieniu, skoro on działa w świecie, to dlaczego w świecie jest tyle zła? Dlaczego ten świat nie jest boski, doskonały na miarę boską, skoro wszystko jest jako podtrzymywane w istnieniu przez boskiego Ducha? Otóż właśnie Pan Bóg, który jest tak mocny, On nad wszystkim panuje. Bóg zaryzykował ludzką wolność i stworzył człowieka wolnego, który może podejmować decyzje i współtworzyć i siebie, ale też może niszczyć i siebie, i świat. I to jest niesamowite, że Pan Bóg może nadal czuwać nad światem, gdzie są wolni ludzie, którzy mogą sprzeciwić się Bogu i sprzeciwiają się Bogu. Dowiadujemy się też, że Pan Bóg powołał inne istoty wolne do istnienia, duchy czyste, które nie mają ciała, aniołów. I ci też, przynajmniej niektórzy z nich sprzeciwili się, mogą się sprzeciwiać. I oto Pismo Święte ukazuje nam bardzo, można tak powiedzieć, złożony dramat rozgrywający się na scenie świata. Oto cała ta nasza kultura jest świadkiem przez
ludzkiej, także anielskiej. I działania Pana Boga, który pomimo ludzkiej duszy, pomimo ludzkiej trudności, potrafi tak prowadzić historię, że posyła nawet własnego Syna, że dotyka serc ludzkich, że ludzkość przez te tysiące lat nie zeszła całkiem na psy, nie zepsuła się tak, żeśmy się jeszcze nie pozabijali. Wręcz przeciwnie, gdy diabeł robił wszystko, żeby ludzie stali się właśnie najgorsi, gdy diabeł mógł nas samych pozabijać naszymi własnymi rękami, to Pan Bóg wzbudza świętych. Dopóki posyła Ducha, który daje moc przeciwstawiania się złu. Bóg daje światło ludziom, którzy się otwierają na działanie boskiego Ducha. I no, mimo tysięcy lat tego dramatu, ten dramat nie zakończył się tym, że się pozabija. Istnieje nadal. I choć każde te moce będą ludzie źli przewrotni, to Pan Bóg ma posłuchać też siebie, posyłając Ducha. I to jest niesamowite. A wszystko dlatego, że dokonał wobec grzesznej ludzkości cudownego dzieła w Chrystusie, gdy nas odkupił i Chrystus wysłużył dla nas dar Ducha Świętego, który przychodzi na świat w jeszcze inny sposób. Do tej pory mówiłem, że właściwie to się przenika na rzeczywistość stworzoną, jakby w tym aspekcie zewnętrznym Duch Boży działa w historii. Duch Boży podtrzymuje to wszystko w istnieniu. A co z naszym wnętrzem? Co z naszą wolną wolą i naszą ludzką też słabością? Otóż człowiek, który zgrzeszył, okazało się, sam się osłabił, popsuł. I Pan Bóg, który z nas nie rezygnuje, postanowił nas uzdrowić też od środka. Bóg nie zadowala się tylko tym, że swoim boskim duchem czuwa nad nosami tej kuli ziemskiej, całego wszechświata, abyśmy tu mogli istnieć i się wdrożyć. Ale Bóg zechciał upatrzeć sobie w człowieku szczególne miejsce na swoją świątynię, na swoje sanktuarium. Bóg stworzył człowieka nie jako czystego ducha, tylko, jak wiemy z Pisma Świętego, jesteśmy i duchem, i ciałem. Jesteśmy istotami bardzo specyficznymi, gdzie nasze jestestwo jest złożone z dwóch aspektów, gdzie nasze słabe ciało przejęte przez czynnik duchowy, przez ludzkiego ducha, którego mamy od Boga. Tradycyjnie nazywamy go duszą. My właściwie jesteśmy istotami słabymi ciałem. Ciałem podtrzymywanym od środka właśnie tym elementem też pochodzącym od Boga. Duchem, którego Bóg nam stworzył, duszą ludzką. Jako istoty cielesne naszego ciała się rozwija. Jesteśmy istotami, dla których istotą jest mieć ciało. Ale Pan Bóg chciał nas kochać właśnie takich, jakich stworzył, cielesno-duchowych. I Pan Bóg chciał popatrzeć sobie w nas, w naszym stworzonym ciele miejsce, żeby uczynić świątynię dla siebie. To jest niepojęte, ale gdy Pan Bóg już stworzył cały ten świat, to już chciał, żeby ten materialny świat był w pewien sposób sanktuarium dla Pana Boga. Ale grzechu człowieka i pozbyszcze szczyty tego świata przez grzech, Bóg zechciał wybrać nas. I tego nie może zrozumieć na przykład diabeł. Przy egzorcyzmach często słyszymy, jak diabeł nam zazdrości, a on tego nie
wybrać na swoje sanktuarium. Najbardziej tego nie może znieść Matki Bożej, która też w swoim ciele jest tak święta i doskonała, że jest najdoskonalszym Bożym ciałem sanktuarium dla Bożego Ducha, który w niej też z ciała stworzył człowieczeństwo Chrystusa. Maria nie ukalała, a jednak mająca ciało, będąca ciałem, stała się sanktuarium Boga w taki sposób, że boski Syn przyszedł na świat za pośrednictwem człowieka cielesnego. To jest, można powiedzieć, największe zgorszenie dla diabła. Jest on z tego powodu najbardziej oburzony, dlaczego Bóg nie wybrał aniołów czystych duchów, tylko wybrał nas ludzi. Okazuje się, że Bóg, który nas stworzył, który stworzył człowieka, powiedział, że chciał, że wszystko było bardzo dobre. Człowieka określił jako bardzo dobre stworzenie. Oczywiście w historii ludzkości ze względu na to, że to nasze ciało ma wiele problemów. Niektórzy próbują ludzkie ciało negować, próbują je w jakiś sposób poniżać. Były i są tendencje, że może jakoś to ciało ukorzyć, a być jako bardziej sam duch, ale nic błędniejszego. Chrystus, który przyjął człowieczeństwo, przyjął ludzkie ciało, pokazał, że Bóg kocha nas jako taki, jako cielesny także. Ale żeby ta skomplikowana istota cielesno-duchowa, jaką jest człowiek, mogła faktycznie stać się sanktuarium dla Pana Boga, zaproszony w sposób wolny do przyjaźni. Po grzechu Pan Bóg musiał tego człowieka, szczególnie w tym wymiarze cielesnym, uzdrowić. Trzeba było, no, to co niestety zamieszkało nas, ten grzech, ten pewien dynamizm zła napędzany przez diabła w nas, trzeba było to uświęcić. I trzeba było człowiekowi udzielić nowej mocy, siły, żeby człowiek jako istota cielesno-duchowa mógł mimo swych ograniczeń wejść w dialog z Bogiem, Boga poznać, by człowiek mógł Boga pokochać. I to już nie tylko jak człowiek człowieka, ale właśnie na miarę mocy. I tutaj jest miejsce na nowe, cudowne dzieło Boga przez Ducha Świętego. Po to Chrystus nas wykupił i z wysokości nieba w Biblii Świętnicy zesłał Ducha Świętego, żeby nasze człowieczeństwo cielesno-duchowe zostało teraz w dobry sposób wzięte jako w posiadanie przez boskiego Ducha, który jednak nie niszczy naszej ludzkiej natury. Bóg mógłby, powiedzmy, no, jak to można powiedzieć, przyjść i wchłonąć nas w siebie, żebyśmy przestali być istotami cielesnymi na przykład, prawda? Ale Bóg nas szanuje. I Bóg nie przychodzi, żeby nas wchłonąć w siebie i zniszczyć moje ja, zniszczyć to, czym ja jestem. Tylko On mnie takiego stworzył, taki mnie kocha i On chce mnie takim zachować. Ale ponieważ się psułem przez grzech, Bóg znalazł sposób i przez swojego boskiego Ducha przenika mnie i od środka przez boskie tchnienie człowieka chce naprawiać. Udziela nowej mocy, nowej szczodności. W miejsce tego, co słabe, daje boską moc. W miejsce tego, co grzeszne, daje poświęcenie. Tam, gdzie byliśmy otwarci bardziej na to, by iść za potrzebami diabła, boski Duch nas pociągał do boskiej mądrości, byśmy weszli w moc boską perspektywę, przyjęli boskie plany na nasze życie. Byśmy zapragnęli tego, co boskie, tego, co dobre. Człowiek, który jest obędany, który jest motywem diabła i gdy diabeł mu oddziałuje szczególnie na różne zmysły, na różne władze poznawcze i na jego rozum, taki człowiek, można
1001 złych uczynków. Demoniczna, prędzej jakaś bajka, gdzie diabeł pokazuje, co potrafi. On potrafi wymyślać 1001 i nawet jeszcze więcej złych rzeczy, złych uczynków. I człowiek, który nie ma boskiego ducha, który poszedł w kierunku zła, tak się Pan Bóg posłał. Właściwie jest sterowany i odwróci tylko to zło. I to jest dziwne, że tacy ludzie wręcz zachłanią, chcą czynić wszelkie zło i wszelkie grzechy. Tak są inspirowani. Żeby to w człowieku się odwróciło, żebyśmy wreszcie zapragnęli czegoś dobrego, żebyśmy zapragnęli Boga, miłości, dobroci, łagodności, pokoju, cierpliwości i tak dalej, ale z tego wszystkiego, co pochodzi z polskiego ducha. Sam Bóg musi w nas tchnąć boskie tchnienie, żeby nas do tego pociągnąć. On chce dawać nam natchnienia, pociągnięcia w tym kierunku. I właśnie święci to ci, którzy nauczyli się przyjmować, chwytać, wyczuwać boskie, delikatne tchnienie, natchnienie Ducha Świętego i starają się za tymi poruszeniami z Boga iść. I dlatego, gdybyśmy zostawili człowieka, który jest pod wpływem złego, a człowiek, który jest pod wpływem Ducha Świętego, to jest przeogromny kontrast, że człowiek święty ma wewnętrzne pragnienie z Niego, ze środka Jego, bo jest przyjęty Duchem. Tu od środka to inspiruje, że taki człowiek chce zadowolić Pana Jezusa we wszystkim, chce dawać Panu, sprawiać Panu sobie radość wszelkimi myślami, uczynkami, pragnieniami. Święty człowiek wręcz poszukuje, co by mógł jeszcze dobrego uczynić. Czyli taki sprawczy niepokój, że nie może skończyć, żeby jeszcze przynieść Bogu większą chwałę. A znowu grzeszny szuka tylko przyrodności, a co by jeszcze zrobić? Tak to jest. I tutaj widać wielką różnicę. W tym momencie widać też, na czym ma polegać to zasadnicze dzieło boskiego ducha w nas. Dlatego czytamy w dzisiejszych tekstach, fragmentach choćby z prorokiego Joela, kiedy Pan Bóg zapowiadał już w Starym Testamencie, że ten boski duch, który działa w swoim świętej, on też będzie wylany. Autor stosuje słówko, które właściwie odnosimy do cieczy. Wylewamy wodę, wylewamy jakąś ciecz. Duch Boży jest porównany w Starym Testamencie wręcz do ożywiającej wody. Wody wręcz żywej, czyli płynącej. Wody, którą Bóg chce wylać. Czyli Duch Święty jest przedstawiany obrazowo nam jako wręcz przychodzące strumienie ożywiającej, orzeźwiającej żywej wody. I te strumienie Ducha Świętego mają być wydane na nas, aby nas jako przymknąć, wsiąknąć w nas i od środka sprawić urodzenie. To proroctwo Joela, jak dzisiaj czytaliśmy, pierwsze czytanie, że Bóg chce wydać ze swego ducha na wszelkie ciało i ją prorokować. Święty Piotr cytuje, przywołuje, gdy w dniu pięćdziesiątnicy wychodzi z wieczernika i tłumaczy zachowania apostołów, którzy radują się w świętym w językach ogłaszania wielkiego dzieła Bożego. Właśnie został wylany niczemu życza woda, boski duch. Do tego obrazu nawiązuje też sam Pan Jezus. Czytamy dzisiaj w Ewangelii, w siódmym rozdziale Ewangelii Janowej. Pan Jezus nawiązuje do właśnie jednego z żydowskich świąt, święta namiotów tego jesiennego święta. Kiedy do procesji przenoszono wodę z Sakrata Siloe i wyrwano ją na ołtarz, Jezus mówi o wodzie innej, która ma popłynąć z Jezusowego wnętrza do serc ludzkich i w nas lecz eksplodować i z nas
I powiedział do mu duchu, podjęłam i wstaję. Gdy Jezus umiera na krzyżu, czytamy w Ewangelii do świętego Jana w rozdziale 19, gdy żołnierz przybił obok Jezusa, z tego boku wypłynie krew i woda, syn Bogu Ducha, a chwilę wcześniej Jezus umierając przekazuje swoje tchnienie, swojego ducha. Umierając wyziął, czy właściwie przekazał ducha z wysokości krzyża, pokazując, że on odumarł za nas, bo to było całe to misterium zbawcze, żeby dać nam Ducha Świętego. Ducha, który właśnie przychodzi jak wręcz strumienie wody żywej. Moi drodzy, w tym momencie właśnie Pismo Święte sugeruje nam już coś, co wydawałoby się, że będziemy w stanie w jakiś sposób chwytać zmysłami, czyli w jakiś sposób doświadczać. Wielu z nas może przyzwyczajonych jest do tego, że w chrześcijaństwie mówimy o Panu Bogu, którego to nie można złapać na nogi, za nogi, który jest jakby niewidzialny, którego nie możemy doświadczać. A tymczasem właściwie Pismo Święte uczy nas, że od Pięćdziesiątnicy szczególnie Bóg daje się nam doświadczać. Daje doświadczenia rozmaitego rodzaju, tylko trzeba je umieć rozpoznać. Trzeba wiedzieć, jak Bóg chce działać w nas i po czym możemy rozpoznać, że to jest Jego działanie, a nie nasze wymysły, ani działanie Jego złego, czy jakieś jeszcze inne dziwne rzeczy, nie wiemy tego pochodzenia. Otóż właśnie wylanie wody żywej, wytryśnięcie rzek, wręcz strumieni wody żywej, które nas mają upoić, które mają nas ożywić, zdynamizować, mają dać doświadczenie mocy boskiej. To jest to wszystko, co wiąże się z doświadczeniem. Otóż jesteśmy wezwani, szczególnie w to święto, w tym uroczystym zesłaniu Ducha Świętego, do wiary, że Bóg jest tak blisko nas i że On w naszym również ciele chce czynić swoją świątynię, ale w tej świątyni Bóg chce zaznaczać swoją obecność konkretnie, tak, żebyśmy mogli go wręcz sobie doświadczać. Święty Paweł mówi, że Rzymian na przykład pokazuje, na czym między innymi polega doświadczenie działania Ducha Bożego w nas. Pokazuje, że z jednej strony całe stworzenie podane, poczekane na nożyć i oczekuje, żeby się objawiły dzieci Boże, czyli święci, żeby stworzenie całe powołane przez Boga do istnienia zostało też przemienione, uczestniczyło w chwale dzieci Boże. My sami jęczymy. Chcielibyśmy być szczęśliwi, chcielibyśmy być wolni od różnych ograniczeń, słabości, a szczególnie skłonności do zła. Ale święty Paweł mówi, że nie tylko stworzenie, nie tylko my jęczymy, wzdychamy, ale Duch Boży nam dany w nas chrześcijana też wzdycha. Gdybyśmy czytali ten tekst językiem greckim, zobaczylibyśmy, że święty Paweł używa cały czas tego samego czasownika wzdychać w odniesieniu do stworzenia, do człowieka i do Ducha Bożego. A więc Bóg daje nam Ducha Świętego do naszego wnętrza. I Duch Święty wzmaga w nas pewne tęsknoty, wzdychanie, do Boga o pełni szczęścia, o pełni zbawienia. I nawet święty Paweł powie, gdy nawet człowiek się nie umie modlić, to Duch Święty przychodzi nam z pomocą w naszej słabości i On nawet nasze dzięki nieartykułowane boski Duch potrafi niczym transformator przekształcić na nowe Trójcy Świętej. Znamy na przykład świętego Franciszka, czyli którzy nie umieli czasem wypowiadać swojej modlitwy.
umieli inaczej, jak tylko wzdychać do Pana obecną gości dziecko. A Duch Święty jest w stanie nawet tak niewiarygodne wzdychania podejmować i przekształcać w modlitwę akceptowaną przez Boga. Dlatego niektórzy święci modlili się tym wzdychaniem, tęsknotą za Bogiem. Nawet jeżeli nie umieli wypowiedzieć konkretnego zdania, bo tęsknota była tak wielka, że trudno było ująć modlitwę w słowa. I to, że Duch Święty wtedy przyłącza się i wspomaga nas w naszej modlitwie. I to, że Duch Święty nieraz rzeczywiście wlewa w nas swoją modlitwę, na przykład jest jeden z charyzmatów Ducha Świętego, mówienie językami, czy też inny charyzmat, prorokowanie. Otóż Duch Święty potrafi nieraz tak spasić na człowieka, mówiąc obrazowo, gdy z zewnątrz przychodzi. Ale Duch Święty właściwie działa w nas od środka, czyli można by powiedzieć, że powoduje, że my eksplodujemy przed wulkanem. Gdy Duch Święty nas ogarnia, bywa, że nieraz człowiek niczym wulkan eksploduje modlitwą wymienia Boga. Czasem mówi w słowach, w swoim języku, czasem mówi właśnie w formie niezrozumiałej dla innych i dla siebie w językach, ale właśnie Duch Święty, jak powie święty Paweł, On w nas woła Ojcze. Żeby w ogóle mówić prosto do Ojcze nasz, szczerze do Pana Boga, która nas modli i toczy, trzeba pomocy Boga Świętego. Tylko dzieci Boże mogą wołać do Boga Ojcze nasz i to już jest dowód, że mamy Ducha Świętego, że On już w tym się przejawia. Ale bywa, że nieraz człowiek zostaje tak ochłodniony przez Bożego Ducha, że sam niejako się dzieje, że tak jak powiedziałem, z niego wypływa ta wręcz natchniona modlitwa. Uwielbienie Boga, wielkie wołanie do Ducha Świętego, do Boga przez Chrystusa. I niezwykle skuteczne. Czasem w modlitwach stawniczych otwieramy się na tchnienie Ducha, gdy sami nie wiemy, jak się modlić, nie wiemy, o co się modli dla tego człowieka. Bywa, że proszę, Panie Boże, Duch Święty, módl się we mnie. Otwieram usta i Duch Święty, módl się we mnie modlitwą w językach. I okazuje się, że człowiek, za którego się modlimy, zaczyna doświadczać jakieś łaski, przemiany, bo Duch Święty, nawet jeżeli ja nie wiem, co mówię, ale Duch Święty stawia tę modlitwę, on się modli w taki sposób, że Bóg tego wysłuchuje, ten człowiek, za którego się modlimy, doznaje przemiany. Modlitwa często w językach jest niezwykle też skuteczna, bo jest modlitwą nad mianą Ducha Świętego. Podobnie też często pewne hymny, pieśni duchowe, prorockie, kiedy człowiek pod wpływem Ducha wypowiada pewną modlitwę uwielbieniową, jest niezwykle skuteczna. Potrafi innych niesamowicie zapalić, podnieść pod dźwięk do ludzi. I to są owoce działania boskiego Ducha, boskiego tchnienia. Poza tym Boży Duch potrafi człowieka wewnętrznie przemienić jego stan. Do stanu smutku, do stanu radości, eksplozji wręcz radości. Czasem radość możemy radować się też, że zawsze znamy jeden z darów Ducha Świętego, dar łez. Kiedy człowiek wręcz, prawda, zalewa się łzami, czasem z radości, czasem właśnie w pokucie za swoje grzechy. Święty Franciszek czasem, jak już wspomniałem, groziło mu zupełne oślepnięcie przez ten płacz. A więc Pan Bóg może sprawiać człowieku rozmaitego rodzaju łaski, które przypominają nasze wnętrze. Moi drodzy, moglibyśmy pewno niekiedy do rana, ale jeszcze może z tydzień mówić o różnych przejawach działania Ducha Świętego. Mówiliśmy o tym działaniu zewnętrznym w całej historii. Boski Duch jest tak mocny, że On jest w stanie prowadzić całe dzieje zbawcze. I nawet jeżeli czasem nam się wydaje, że w dziejach świata i Kościoła gdzieś tego Pana Boga nie widać, to gdy przyjrzymy się bliżej, możemy zauważyć, że na przykład w dzisiejszych czasach tu i ówdzie Duch Święty wzbudza świętych, gromadzi ludzi we wspólnotę modlitwy.
To jest tylko wytłumaczone tym, że Duch Święty działa w Kościele. Bo gdyby Duch Święty jasno i przyciągnął, nie zgromadził nikogo z nas, by nie było. Bo po ludzku patrząc, nasze zgromadzenie dla ludzi ze świata jest zupełnie bez sensu i stratą czasu. Ale co się dzieje, że Duch Święty Cię tu przyciągnął? I jeszcze nie wiesz, co On chce zrobić w Twoim życiu dzisiaj nawet. On zgromadził Kościół. No, ja was wszystkich nie zbudowałem, bo nie wiem, czy skorzystacie. Dzieci, którzy słyszeli, że jest jakieś spotkanie w katedrze, no, ale przecież ja tego nie sprawiłem. Jak to się stało, że tyle setek ludzi zgromadziło się w ten wieczór w Wigilię zesłania Ducha Świętego? To jest między innymi namacalny do uchwycenia zesłania znak działania Ducha Świętego już w tym wymiarze zewnętrznym. Duch Święty potrafi tak kierować historię ludzi, że on potrafi prowadzić Kościół. Ale to nie wszystko, bo jak wspomnieliśmy, Bóg chce działać wewnątrz jeszcze. Więc z jednej strony przeżywamy to zewnętrzne, także zgromadzenie i działania, ale trzeba to też sobie mówić, że Bóg chce wydać strumienie wody żywej w Twoje wnętrze, żeby Cię od środka poruszyć, przemienić, napełnić radością, żeby zmienić stan Twojego ducha, żeby dać Ci doświadczenie bliskości Boga, ciepła Jego miłości, poczucia bezpieczeństwa na Jego Boga. To doświadczenie, które Pan Bóg chce dać, ono czasem jest dziwne i paradoksalne. Bo z jednej strony, no na przykład dzisiaj jest wielu ludzi żyjących w depresji. I bywa, że ten Duch Święty przychodzi, nie zabija człowiekowi depresji. Czasem przychodzi i uzdrawia w depresji. Ale znam świętych, na przykład święty Albert Mirowski, który umierał jeszcze mając po prostu chorobę schizofrenii. Czy matka Teresa z Kalkuty, która większość swojego życia cierpiała na depresję, a jednocześnie przeżywała zażyłość w sobie. Jesteśmy istotami bardzo skomplikowanymi, gdzie w naszej cielesności rozgrywa się pewien dramat z jednej strony, bo nasze ciało z tymi wszystkimi ograniczeniami nas obciąża. Ale właśnie to pokazuje się mocny, że potrafi nawet czasem nie usuwając choroby, wykreować z nas świętych. Czasem przychodzi i usuwa choroby, bo jest mocem to uczynić. Ale dlaczego Pan Bóg wszystkich nie uzdrawia z chorób psychicznych i fizycznych? Może też dlatego, abyśmy mieli w naszych chorobach i cierpieniach możliwość zasługiwania i zobaczenia tej różnicy między dziełem Bożym w nas, że człowiek może radować się Bogiem i przeżywać zażyłość z Nim, a w ciele nawet doświadczać cierpienia fizycznego. Jedno z drugim wyrazy paradoksalnie może istnieć w tym istnieniu tutaj na świecie, bo nasze ciało domaga wciąż odkupienia, czy tak mi się myślę, do właśnie życia. Więc Pan Bóg w nas cudownie działa. I ważne, abyśmy chcieli się otworzyć na jego ważniejsze działanie w środku, przejawy serca, nawrócenie, które nas pociągnie do życiodajnej, zażyłej relacji z Jezusem, relacji wiecznej, z której nikt nas nie będzie w stanie oderwać, nikt nas nie będzie mógł odłączyć od miłości Boga w Jezusie Chrystusie, wlewanej w nasze serca przez Ducha Świętego. Gdy dojdzie w nas poprzez modlitwę skupienie wołania do tej zażyłości z Bogiem, gdy pozwolimy, by Duch Święty nieustannie wlewał w nas te strumienie wody żywej od środka, to choćby na zewnątrz padały bomby, choćbyśmy cierpiący fizycznie, to jednak dzieło Boże w nas wzrasta, zdobywamy zasługi, i ostateczną chwilą będzie tak, że będziemy na zawsze z Panem już jako niecierpliwi, szczęśliwi, przemienieni również w ciele w chwale niebieskiej.